Proszę uprzejmie. Ja pierwszy. O, proszę, to jeżeli pani wynos, to tam barszyk. Tutaj z Grzesiu dama, pani ma dwójcze. A wynos, to bardzo proszę. Dzień dobry. To bardzo proszę. Barszyk. Jajeczka i jeszcze sałatki na przykład do tego. Może ciasto. O, tam jest, to tam trzeba tylko przejść. No ja mam, tylko że pani chce w ten pojemniczek. Jak pani chce w pojemniczek, to... No i dobrze, to zaraz możemy. O, to pani tak może. Dobrze. Ile pani tych jajeczek może? Cztery. I sałatkę. I bardzo. Sałatkę. Ciasto dla pani także, proszę bardzo. O, dobra. Proszę. Proszę bardzo. Jeszcze pojemniczek. Nie, włożymy pani pojemniczek. Jakby pani z tym ciastem tutaj przyszła pojemniczek. A kto chciał sałatkę? Pojemniczek. Pana, sałatkę. Taki jak tutaj. No, możemy włożyć ciasto w pojemniczek. To ja tam pójdę, poczekaj. To dobrze, ja podam. Już tam poszedł poseł ciasto dla pani? Już tam jest. Już tam jest. Proszę bardzo. Proszę bardzo, chwilę. O. Zrobimy tak. Zapraszamy na ciepły barszczyk od Lewicy z okazji świąt. Może nie lepszego. Nie, ale pojemniczek. Proszę. Ciepły barszczyk. Świąteczny. Ciasto? Proszę bardzo. A my tradycyjnie, jak każdego roku przed świętami, zarówno Wielkiej Nocy, jak i Bożego Narodzenia, jesteśmy tutaj z mieszkańcami Łodzi na Zielonym Rynku, na Placu Barlickiego i częstujemy posiłkiem. Dzisiaj mamy jajka faszerowane, sałatkę warzywną, mamy barszczyk biały z jajkiem, no i mamy trzy rodzaje ciast, więc wszystkich serdecznie zapraszamy. Mieszkańcy są ci, którzy zawsze do nas przychodzą, ale też ci, którzy robią zakupy. To taki miły gest od Lewicy, ale nie przy okazji wyborów, nie przy okazji
okazji kampanii wyborczej, tylko każdego roku, bo jak dobrze pamiętam, to już jesteśmy tutaj kilkanaście lat. Nie chcę dokładnie powiedzieć, żeby nie skłamać, ale myślę, że to jest grubo ponad 15 lat, kiedy tutaj jesteśmy. No i wszystkich zapraszamy. Są tu radni, jest pani prezydent, są sympatycy i członkowie Lewicy, no i mieszkańcy. I to jest najważniejsze, bo to jest drogo, jest bardzo drogo. Część osób przychodzi, szczególnie starszych, którzy proszą o wynos, mają swoje słoiki, ale mamy też takie pojemniczki, które można zapakować i ciasto, i zapakować sałatkę, więc też takie paczki na wynos przygotowujemy. Jest miła, fajna atmosfera i to jest też ważne podczas tych świąt, ale też trzeba zrobić wszystko, absolutnie wszystko, żeby na najbliższe święta i te grudniowe, i te wiosenne, żeby nie było tak drogo. I to gwarantujemy jako Lewica, że takie działania będziemy robić, żeby ludziom było po prostu łatwiej. Dobrze, no to a jeszcze jeden? Dzisiaj jak co roku jesteśmy na śniadaniu wielkanocnym z mieszkańcami na rynku Barlickim. Częstujemy, wiemy, że jest drożyzna, dlatego chcemy też wesprzeć mieszkańców. Proszę bardzo. Zapraszamy pana. Zapraszamy na świąteczny przedstawienie opolskiej Lewicy przy Fontannie.